kilka domów pod rząd opuszczonych. Z jakiej przyczyny? Ciężko mi powiedzieć. Widzę, że poczta nadal tutaj dociera, ale mieszkańców już nie ma. Wyposażenie zostało. Troszeczkę jest zdewastowane, ale nadal jest. Bardzo ładna komoda, zobaczcie. Tutaj mamy jakiegoś grajka i chyba zakochaną parę. A z drugiej strony wykonywane są jakieś prace. Też widzimy całkiem fajną szafeczkę z tym samym motywem. Tutaj chyba ktoś pali faję, a tutaj pije browarka. Bardzo fajne mebelki. Dużo poczty zostało. Widać, że od bardzo dawna nikt tutaj nie zaglądał. Świadczą o tym pajęczyny. A tutaj co? Tutaj taka mała kuchnia. Kuchenka gazowa już jest zabrana. Porcelana. O, tutaj taki kredensik, ale już chyba z innej epoki. Lustro całkiem fajne. Czyżby toaleta? Tak. Toaleta. Pralka? Chyba tak. Pralka i ładny kredensik biały. Ciekawe, czy coś w środku zostało. Nie, jest pusty. Klucze. Najprawdopodobniej do całego domu. Jak któreś z drzwi będą zamknięte, to wrócimy się tutaj po klucze. Idziemy zobaczyć na wyższe piętro. Płyn do spryskiwaczy. To są jakieś chlewiki, ale nie widzę tam nic interesującego. Z tyłu są jeszcze jakieś pomieszczenia. Dobra, zobaczymy później. Wejdziemy teraz do góry. Przed nami chyba jakiś dom spokojnej starości. Przez okno widać jakąś staruszkę, która ledwo chodzi. Wieszak. Dobra. Tutaj mamy co? Piwnicę? Być może. Co jest? Jakieś transparenty albo koszulki. Koszulki piłkarskie. Umbro? Tak. Nieźle. Ósemka. Zobaczcie. Cała torba koszulek.
O, węgiel. Czarne złoto. Nie, to nie węgiel, brykiet. Z pół tony brykietu. No i piecyk centralnego ogrzewania. Fasolka szparagowa i kompoty. Stara szklanka z Pepsi. Tutaj był jakiś ciekawy mebelek, ale rozsypał się ze starości. Oczywiście pomogły też korniki. Dobra. Wejdziemy teraz na pierwsze piętro. Coś tam słychać. O, jaki ładny czajniczek. Cały komplet w zasadzie. Dom zarośnięty. Nie wiem, czy to bluszcz, czy jakaś inna roślinność. Sypialnia. O kurde. Ciekawe, od jak dawna ktoś tutaj nie mieszka. Stare drewniane łóżko. Szafa. I dość nietypowa lampa. Wszędzie pełno dokumentów. Zastanawia mnie tylko, co tu się wydarzyło. A tutaj ładny barek na kółkach. Zobaczcie, mosiężne nogi. Do łóżka w komplecie ładne nakastniki. Z marmurem. Idziemy dalej. Rzeczy prywatne. Tak jakby ktoś się spakował, ale nie zdążył zabrać wszystkiego. Różne figurki, talerzyki, gry planszowe. Tu nie będzie mnie widać, dlatego wygasiłem latarkę. Ale ładny obrazek. Chyba coś w rodzaju toaletki wraz z komodą. Tutaj Maryja. I jeszcze trochę prywatnych rzeczy. Kolejny obrazek.
też łódeczki. A to kto? Figurka. Co my tu jeszcze mamy? W sypialni byliśmy. Zostaje poddasze. Tutaj również może być coś ciekawego. I widzę, że się nie mylę. Kurde, strych pełen skarbów tak naprawdę. O kurde, jaka porcelanowa lala. Ale ładna. Szkoda, że to tak się marnuje tutaj. Kolejny obrazek. Całkiem ładne doniczki. I wiele innych rzeczy. O, dziura. Czyli troszeczkę podłoga przegniła. Kotek. Kolejny kotek. Ostatnio bardzo często spotykam koty. Nie wiem, czy to jakiś znak. O, żelazka. Jedno, drugie. A w rogu misiek. Wygląda mi na jakieś albumy, ale nie, to nie albumy, a jakieś rodzaje tkanin. Tu na wprost jest jeszcze jeden dom. Postaram się wejść do niego. Jedno wiem na pewno, że mieszkają tutaj kotki. Jednego widzieliśmy. A co to? Mydło. Szare mydła. Zobaczcie. Ale mydło, koszyki wiklinowe. O kurde, telewizor zapakowany. Philipsa, o kurde, to nie byle co. Ale że w kartonie. Są tu jeszcze gdzieś jakieś skarby? Pewnie tak. Tylko trzeba byłoby poszukać. Zobaczcie. Miedziany talerzyk. Dobra. Schodzimy na dół. Myślę, że w tej sypialni możemy zakończyć eksplorację. Tak wyglądał jeden z domów znaleziony w Belgii. Jednak najwyższa pora pożegnać się już z nim. I oczywiście widzimy się na kolejnych wyprawach. Także oczekujcie moich filmów. Na razie i do zobaczenia.